Moje wystąpienie na Progress Day 2015 dotyczyło sprzedaży. Było zatytułowane: jeśli nie jesteś pierwszy, to się nie liczysz. Dotyczyło tego, co zrobić, w jaki sposób wyróżnić się od tłumu konkurencji, jak zdominować swój rynek, jak być tym, który pierwszy przychodzi klientowi do głowy, kiedy potrzebuje naszego produktu albo usługi. Moje dzisiejsze wystąpienie dotyczyło tego, jak niezwykle ważne w pracy w dziale HR, w dziale personalnym jest tworzenie person, dbanie o to, żebyśmy dedykowali projekty HR konkretnej grupie docelowej i konkretnym ludziom. Moje wystąpienie dotyczyło event marketingu, a konkretnie marketingu z multisensorycznego. Starałam się przekonać słuchaczy o tym, jak ogromnym i nie do przecenienia narzędziem jest event marketing i stwarza nieograniczone wprost możliwości. Mówiłem o identyfikacji, o brandingu, o tworzeniu wizerunku marki szeroko pojętej, o tym, żeby myśleć o wizerunku jako o czymś szerszym niż tylko logotyp na materiałach.